Straż Przybrzeżna w Japonii poinformowała o zniknięciu niewielkiej wyspy na północy kraju. Erozja wyspy znajdującej się niedaleko morskiej granicy z Rosją prawdopodobnie była spowodowana mrozem i silnymi falami. Wyspa o nazwie Esanabe Hanakita Kojima znajdowała się około 500 metrów od wioski Sarafutsu, która jest najbardziej wysuniętą na północ miejscowością w Japonii. W związku ze stosunkowo bliską odległością od Syberii, wyspa była cały czas narażona na wyniszczenie spowodowane sztormami oraz bardzo niskimi temperaturami. Z badań przeprowadzonych w 1987 roku wynikało, że bezludna wyspa miała 1,5 metra wysokości nad poziomem morza. Kilka tygodni temu japoński Związek Rybacki wysłał łodzie w stronę wyspy, aby zweryfikować doniesienia. Teraz Straż Przybrzeżna potwierdziła, że Esanabe Hanakita Kojima uległa erozji. Zniknięcie wyspy ma poważne konsekwencje dla Japonii, ponieważ niespodziewanie może zmniejszyć się zasięg wód terytorialnych tego państwa. Esanabe była jedną ze 158 niezamieszkanych wysp, które zostały zweryfikowane przez japoński rząd w 2014 roku. Zrobiono to, aby ustalić zasięg terytorialny i rozszerzyć strefę ekonomiczną Japonii. Wyspa Esanabe leżała na zachód od terytoriów północnych, które są w centrum długotrwałego sporu między Japonią a Rosją. Aż dziwne, że nikt nie zaczął tego jeszcze rozpatrywać w kwestii podnoszenia się poziomu wód ogólnie. Widać, jak koledzy nieco przysnęli. Natomiast ty możesz dać mi znać, co o tym sądzisz w komentarzu, a jeśli chciałbyś się dowiedzieć, co naukowcy sądzą o dotykających nas problemach ekologicznych, sprawdź film, który właśnie ci wyświetliłem. Cześć!